Witajcie, nazywam się Mikołaj Kopernik. Mam 18 lat i niedawno zapisałem się na studia na słynnym w całej Europie Uniwersytecie Krakowskim. Na Wydziale Sztuk Wyzwolonych uczę się m.in. astronomii i chciałbym się z Wami podzielić tym, czego już się dowiedziałem. Dziś opowiem Wam o tym, jak działa astrolabium. Wynalezienie astrolabium przypisuje się starożytnym Grekom. Z języka greckiego wywodzi się nazwa przyrządu. Od astron, gwiazda, i labe, chwytanie. Można więc przetłumaczyć astrolabium jako chwytacz gwiazd. Nie jest pewne, któremu Grekowi należy się patent za wynalezienie przyrządu. Niektóre źródła wskazują najsłynniejszą uczoną kobietę starożytności, Hypatię z Aleksandrii. Inne przypisują wynalazek Hipparchowi z Nikei. Istnieje też legenda, która mówi, że wynalazcą astrolabium był astronom Klaudiusz Ptolemeusz, a właściwie jego osiołek, który zdeptał przypadkiem globus nieba. W ten sposób powstał rzut sfery niebieskiej na płaszczyznę, czyli tak zwane odwzorowanie stereograficzne. Średniowieczni Arabowie udoskonalili przyrząd i uczynili z niego równocześnie dzieło sztuki. W ich wykonaniu instrument astronomiczny przybierał piękne, fantazyjne formy, a do jego tworzenia używano drogich kruszców. Arabowie posługiwali się astrolabium m.in. do wyznaczania kierunku Mekki, co było potrzebne do prawidłowej modlitwy. Przez Arabów astrolabia trafiły znów do Europy i stały się atrybutem, czyli znakiem rozpoznawczym tutejszych uczonych. Najsłynniejsi zakochani uczeni średniowiecza, Abelard i Heloiza, nazwali swojego syna imieniem Astrolabiusz. Przyjrzyjmy się teraz, jak skonstruowane jest astrolabium. Składa się ono z kilku ruchomych względem siebie części. Okrągłej tarczy, matrycy, czyli mater, na której wyryte są linie kół sfery niebieskiej, horyzont, almukantary, łączące punkty o tej samej wysokości ponad horyzontem, oraz południki niebieskie, przechodzące przez horyzont i zenit. Rete to ażurowa, czyli poprzerywana licznymi otworami płytka, która czasem przybierała bardzo ozdobną, wzorzystą formę. Te małe wężyki, które wyglądają trochę jak płomyczki, to wskazówki oznaczające najjaśniejsze gwiazdy. Rete zawiera też koło z kalendarzem oraz znakami zodiaku, zwane ekliptyką. To na tle tych 12 gwiazdozbiorów zodiakalnych widzimy Słońce w poszczególnych miesiącach roku, i stąd wiemy, pod jakim znakiem się urodziliśmy. Alidada to taka linijka, dzięki której możemy dokładnie zmierzyć na astrolabium pozycję ciał niebieskich. Posiada przezierniki, których możemy użyć do obserwacji. Dzięki temu astrolabium było używane na statkach przez nawigatorów, którzy na podstawie pozycji gwiazd określali swoje położenie i wyznaczali kurs. Z pomocą astrolabium możemy też na przykład ustalić, o której godzinie danego dnia nastąpi wschód słońca. Trzeba obrócić retę tak, żeby oznaczone na kalendarzu miejsce odpowiadające dacie, która nas interesuje, przecięło horyzont po wschodniej stronie. Następnie ustawiamy alidadę, by przeszła przez punkt przecięcia, a wtedy na przedłużeniu na skali godzinnej możemy odczytać godzinę. Podobnie możemy określić też godzinę zachodu słońca, a także godziny wschodu i zachodu zaznaczonych na retę gwiazd stałych. Astrolabium to zatem taki kieszonkowy wszechświat, który możemy ze sobą nosić. Zrozumienie jego budowy i działania pozwala nam równocześnie lepiej zrozumieć budowę naszego wszechświata i ruchy ciał niebieskich. Jeśli chcecie zobaczyć astrolabia na żywo, odwiedźcie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Nie mogę się już doczekać, żeby dowiedzieć się więcej i Wam przekazać. Do zobaczenia następnym razem!